Cześć! Dzisiejszy materiał z serii Wesoły Python zajmiemy się tematem klas. Jeżeli jesteś nowym widzem, przypominam o subskrypcji kanału i kliknięciu w dzwoneczek. A tymczasem już nie przedłużając, zapraszam na materiał. Jak najprościej wytłumaczyć, czym jest klasa? W poprzednich materiałach tłumaczyłem Ci na przykładach, czym są funkcje, zmienne itd. I tak jak wspominałem, zmienne są to jakieś elementy włożone na przykład do szuflady. A funkcja to mogą być na przykład drzwi i okna, bo mogą się otwierać, przepuszczać światło itd. A klasa to nic innego jak taki projekt architekta, który dokładnie określił, jak ma wyglądać cały dom, jakie mają być elementy w środku i na zewnątrz. Elementy w środku, których nie widać z zewnątrz, będą prywatne, takie jak szafki i wewnętrzne elementy. Elementy na zewnątrz widoczne to będą elementy publiczne, czyli możemy powiedzieć, że drzwi i okna będą funkcjami publicznymi. Jeżeli tu postawimy jakąś dodatkową szafkę na zewnątrz, ona będzie publiczna. Ale w momencie, kiedy deklarujemy tę klasę, możemy wykonać jej personalizację. Więc w tej chwili sobie zadeklarujemy trzy klasy, trzy zmienne, które będą klasami i możemy dowoli dokonywać ich personalizacji. W jednym zielony dach, w drugim zielona elewacja i tak dalej, i tak dalej. Rozumiejąc ideę klas, napiszemy sobie w tej chwili przykładową klasę. Zaczynamy od słowa klas, następnie nazwa klasy. Wpisujemy sobie home i klikamy dwukropek. W tym momencie musimy stworzyć funkcję inicjalizującą klasę. Jest to zawsze wymagane i to jest funkcja, która zawsze jest wywoływana przy deklarowaniu później klasy. W tej chwili tworzymy szkielet klasy, więc kiedy zadeklarujemy sobie nowy obiekt, ta funkcja init będzie w tym momencie wykonywana. Piszemy sobie def dwukropek init. Do czego służy ten self? Self oznacza tyle, że ten element znajduje się tutaj w tej klasie. Nie jest to żaden argument, ale jest wewnątrz tej klasy. Podczas inicjalizacji wypiszemy sobie, że klasa wystartowała. Jednak z poprzedniego materiału nie wspomniałem o jednej istotnej rzeczy, i którą chcę Ci w tej chwili pokazać. W poprzednim materiale nie wspomniałem na temat zmiennych globalnych i lokalnych. Zmienne globalne to takie, które obejmują na całym obszarze pliku, na całym obszarze programu. Natomiast lokalne są dostępne tylko z poziomu na przykład funkcji. Sprawdźmy sobie w tej chwili, czy ten napisany kod nam zadziała. Zmienna test jest zmienną globalną i program się wykonuje. Ale co, jeżeli byśmy chcieli zmienić tą wartość po wykonaniu tutaj tych parametrów? Czyli na przykład zmieniamy w tym miejscu wartość na 10 i wypisujemy sobie tutaj. Już widzimy, że coś jest nie tak. I kiedy uruchomimy sobie, to program nagle zauważa, że nie zna tej zmiennej. Dlaczego? Ponieważ Python domyślił się, że ta zmienna jest lokalna. Więc w jaki sposób sprawić, żeby ta zmienna była globalną? Na początku funkcji należy poinformować Pythona, że w tym miejscu będzie zmienna globalna test. I on w tej chwili będzie szukał tej zmiennej poza ciałem tej funkcji. Kiedy sobie w tej chwili sprawdzimy, czy poprawnie wykonuje się ten program, wykonuje się 5 razy i poprawił wartość testa na 10. Wiedząc zatem, czym są zmienne lokalne i globalne, zadeklarujemy sobie zmienną globalną w obrębie tylko i wyłącznie tej klasy. Czyli tak jak wspomniałem, jest to nasz domek i tylko w obrębie tego domku będziemy mieć zmienną globalną. W jaki sposób zadeklarować zmienną globalną? Musimy użyć tego selfa. Dzięki temu ta zmienna będzie wszędzie dostępna. Tylko przy używaniu funkcji init możemy deklarować zmienne globalne. Później w pozostałych funkcjach już nie ma możliwości deklarowania tych zmiennych globalnych. W tej chwili zadeklarujemy sobie obiekt, korzystając z prototypu home. I w ten sposób deklarujemy nowy obiekt równa się home i wywołujemy tutaj pusty nawias. Jeżeli nie damy tego nawiasu, to nie wywołamy funkcji init. Bo mimo, że tutaj jest dwukropek, to ten nawias właściwie znajduje się w tym miejscu. Napiszemy sobie w tej chwili funkcję multiply. Otwierając nawias, ponownie nam się podświetla self.
musi ono zawsze być i w tej chwili podajemy pierwszy parametr tej funkcji, czyli jakąś wartość. Teraz sobie stworzymy zmienną lokalną, dlatego tworzymy ją bez słowa self i przypisujemy do niej wartość argumentu oraz zmienny globalny, która jest dostępna w ramach tej funkcji. Żeby się odwołać do niej, to musimy skorzystać ponownie ze słowa self i nazwa zmiennej. I zwrócimy sobie wartość tej zmiennej tymczasowej. Korzystając z nowego obiektu, który mamy i z tej funkcji, przypiszemy sobie wartość tej zmiennej temporary do nowej zmiennej. Jak to zrobić? Piszemy new object, kropka i szukamy, co mamy dostępne. PyCharm podpowiada nam automatycznie, że oprócz funkcji multiply, którą chcemy użyć, mamy dostępną zmienną variable. Dlaczego? O tym za chwilę. I w tej chwili wypiszemy sobie wartość zmiennej new variable. Nie podaliśmy argumentu, dlatego jest błąd. Więc podajemy sobie argument 5. I wartość wynosi 25, poprawnie. Wspomniałem przed chwilą, że jest możliwość odwołania się do zmiennej, która jest dostępna w klasie. Kiedy to jest możliwe? Odwołamy sobie w tej chwili do tej zmiennej, wypiszemy i tak jak widać jest to wartość 5. Czy możemy zmienić jej wartość? Spróbujmy. Napisaliśmy sobie taki testowy program, czyli zrobiliśmy to poprzednio. Wyłuskaliśmy sobie wartość tej zmiennej, następnie zaktualizowaliśmy jej wartość i sobie przypiszemy do zmiennej tymczasowej tutaj ponownie tą wartość i wypiszemy. I tak jak widać, zmienna najpierw miała wartość 5, a teraz 10. Tego typu zmienne i funkcje są to wartości publiczne, czyli tak jak wspominałem na rysunku, są to okna, drzwi, rzeczy, do których każdy może mieć dostęp. W jaki sposób sprawić, żeby zmienna nie była widoczna na zewnątrz? Jest to bardzo proste. Ponownie piszemy self, kropka i podwójny underscore i nazwa zmiennej. I podobnie dotyczy sprawa funkcji, czyli dodajemy podwójny underscore i podamy sobie przykładową zmienną variable 2. I spróbujemy w tej chwili się odwołać do tej funkcji divide. Czyli piszemy new object, kropka, nie ma divide. Podwójny underscore, divide, nie ma. Funkcja ta nie istnieje na zewnątrz, a sprawdźmy, czy możemy się odwołać do tej zmiennej prywatnej tutaj. Piszemy variable, jest tylko zwykłe, podwójny underscore variable, też nie jest dostępna. Czy w takim razie możemy się odwołać do tej zmiennej, czy ją wyłuskać? Możemy. Możemy sobie stworzyć funkcję publiczną, która nam zwróci po prostu wartość tej prywatnej zmiennej. Kiedy przygotowaliśmy funkcję, która wypisze nam tą prywatną zmienną, wypiszemy sobie ją w tym miejscu i tak jak widać, bezproblemowo wypisało nam tą zmienną. Tak samo, jeżeli byśmy chcieli na nią wpłynąć, byśmy musieli stworzyć funkcję publiczną, która to wykona. W tym momencie pokażę Ci, jak zaimportować istniejące już klasy, dlatego stworzymy sobie kolejny plik i w pliku new class stworzyliśmy sobie nową klasę, zainicjalizowaliśmy ją z napisem hello i dodaliśmy funkcję publiczną, która wypisze nam Word. W jaki sposób zaimportować tego typu klasę? Jeżeli mamy ją w tym samym folderze co nasz plik, to możemy sobie napisać w ten sposób, że from new class import. I możemy wybrać, co chcemy importować. Czy chcemy importować tylko tą jedną klasę, bo może być tak, że w jednym pliku jest wiele klas, czy chcemy importować wszystko. Jeżeli chcemy tylko tą jedną klasę, to wybieramy new class. Jest to najlepsze rozwiązanie, żeby nie importować wszystkiego. Jeżeli chcemy jednak zaimportować wszystko, musimy dać gwiazdkę. W tym momencie sobie zadeklarujmy nowy obiekt w oparciu o tą klasę oraz wypiszmy funkcję print. Uruchomimy sobie w tej chwili ten program i tak jak widać, przy inicjalizacji obiektu wypisało hello, przy użyciu funkcji print word. W każdym systemie operacyjnym to wydaje nam się, że na jednym rdzeniu działają naraz jednocześnie wszystkie aplikacje. Prawda jest inna. W jednym momencie działa tylko i wyłącznie jedna aplikacja, a to za sprawą odpowiedniego działania systemu, przerwań i wywłaszczeń. W jaki sposób procesor sprawia, że dane zadanie wykonuje się przez odpowiedni okres czasu, a wydaje nam się, że wykonuje się cały czas? Robi to w ten sposób, że wykonuje dane zadanie, następnie przełącza się do innego zadania i przełącza się ponownie do innego zadania. Często później, jeżeli te zadania nic nie wykonują, nic nie robi procesor albo zajmuje się innymi zadaniami i na przykład wykonuje ponownie jakieś zadanie,
Wszystko zależy oczywiście od priorytetu i od kolejki w stosie systemowym. Nie będziemy wchodzić tutaj w szczegóły, jak to bardzo zaawansowany mechanizm jest, natomiast sobie postaramy napisać taką aplikację, żeby jednocześnie wykonywała różne rzeczy. W klasach wykonywanie tego typu rzeczy jest bardzo wygodne, nawet wygodniejsze niż gdybyśmy próbowali wykonywać to tylko i wyłącznie na funkcjach. W jaki sposób sobie przygotować klasę, która będzie wykonywała się wielowątkowo? Do tego celu w pierwszej kolejności trzeba zaimportować klasę, która posiada wspomniane wątki, czyli import threading. Następnie, tworząc nazwę klasy, musimy dodać do niej informację, że będzie to klasa z przerwaniami, z wątkami. Dodajemy to w następujący sposób, czyli threading.thread. Następnie w ciele funkcji init musimy do niej dodać informację, że jest tutaj inicjalizowany także wątek w systemie w ten sposób. I na samym końcu musimy użyć funkcji run, która będzie wykonywana za każdym razem, kiedy wróci tutaj przerwanie. Doimportujemy sobie także bibliotekę time, żeby korzystać z opóźnień czasowych. I w tej chwili sobie napiszemy w pętlę nieskończoną, o czym wspominałem w poprzednim materiale, kiedy mówiłem, że tego typu pętle zazwyczaj w systemach operacyjnych istnieją. I w tej pętli będziemy wypisywać słowo hello world oraz będziemy usypiać się na sekundę. I kiedy sobie uruchomimy w tej chwili nasz program, nic się nie dzieje w tle. Dlaczego? Ponieważ zadeklarowaliśmy sobie tutaj nasze przerwanie, ale go nie uruchomiliśmy. I w tej chwili spójrzmy, jak to zrobić. Wypiszemy sobie w tym miejscu naszą wartość zmiennej i w tym momencie stwierdzamy, że chcemy uruchomić maszynę, żeby działały nasze przerwania cały czas w tle. Czyli piszemy new object, kropka i używamy do tego celu funkcji start. I kiedy to uruchomimy, zaczyna nam wypisywać hello worlda i będzie to wykonywało do momentu, kiedy zatrzymamy program. Przekształćmy sobie w tej chwili new class, tak żeby też wykonywała się w osobnym wątku. Czyli dodajemy threading i time jako import. Dodajemy tutaj threading thread, czyli przekazujemy te parametry. Następnie inicjalizujemy sobie tutaj nowy wątek. Dodajemy funkcję run, w której będziemy wypisywać word hello co pół sekundy. Lecz chcemy, żeby tej funkcji wykonywało to się już na starcie, czyli na starcie uruchomił się wątek, żebyśmy nie musieli go ręcznie uruchamiać. W jaki sposób to zrobić? W tym miejscu piszemy threading, thread, kropka i start i musimy dopisać self. Automatycznie nam PyCharm nie dodaje tego selfa, ale musimy go dodać. Wracamy do deja, deklarujemy sobie obiekt z klasy home i uruchamiamy nasz task, a w drugim przypadku tylko deklarujemy obiekt i nie uruchamiamy funkcji start, ale oczekujemy, że tu będzie uruchamiało się co sekundę hello world, a tu word hello co pół sekundy. I uruchamiamy. I tak jak można się doliczyć, wątki wykonują się jednocześnie. Nie działają one zawsze idealnie, to dlatego, że to jest kwestia także synchronizacji tych wątków, ale możemy prosto sobie policzyć, że mamy tutaj dwa razy word hello i hello world. Mamy tutaj dwie pętle nieskończone, w których te programy powinny utknąć na stałe, nie wychodząc z nich, czyli w ten sposób. A mimo wszystko wykonały się naraz dwie różne czynności, a to za sprawą taska. W tym materiale pokazałem Ci, czym są klasy. Natomiast w następnym materiale pokażę Ci, w jaki sposób obsłużyć port szeregowy z poziomu Pythona. Użyjemy także klas, funkcji i całej tej wiedzy, którą mogłeś zobaczyć w moich poprzednich materiałach. Jeżeli jesteś ciekawy, jaki to będzie materiał, oczywiście subskrybuj kanał i kliknij w dzwoneczek. Jeżeli spodobał Ci się ten materiał, oczywiście daj łapkę w górę. A tymczasem dziękuję za uwagę i pozdrawiam.